Co robić, gdy zaciągnęło się kredyt lub pożyczkę, a jego koszty są większe niż się spodziewaliśmy? Czy mamy jakąś szansę na obniżenie ich wysokości, mimo że podpisaliśmy umowę? W szczególności zaś co zrobić w sytuacji, gdy bank nam umowę wypowiada, chociaż kredyt w miarę naszych możliwości spłacamy? No, trzeba dwie sytuacje rozróżnić. No, pierwsza sytuacja to jest taka, no, że zostaliśmy oszukani. To znaczy, ktoś doprowadził nas w sposób podstępny do podpisania pożyczki lub kredytu. W takim wypadku, jeśli tak rzeczywiście było, no to możemy się uchylić od skutków prawnych naszego oświadczenia woli. Innymi słowy, zrobić tak, jakby tej umowy nigdy nie było, ponieważ ona została od nas wyłudzona. Ale może być też, i to zapewne jest częściej, inna sytuacja. Mianowicie zaciągnęliśmy jakieś zobowiązanie, natomiast no, nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy, o jakiej treści zaciągamy zobowiązanie. Mianowicie w takiej umowie, którą podpisaliśmy, mogą znaleźć się tak zwane niedozwolone klauzule umowne, które w danym wypadku krzywdzą konsumenta. W jakiś rażący sposób naruszają jego prawo. I jeśli tak rzeczywiście jest, to możemy wystąpić o uznanie takich klauzul za nieobowiązujące nas w danym wypadku i oczywiście w konsekwencji no, znacząco obniżyć nasze zobowiązanie. Co w takim razie robić, jeśli na przykład bank, SKOK czy inna instytucja wypowie nam umowę i domaga się od nas zapłaty należności znacznie większej niż kwota, po którą poszliśmy do tej instytucji? Co, jeśli otrzymaliśmy z sądu nakaz zapłaty dla tej instytucji lub sąd przysłał nam jej pozew? W takim wypadku należy być aktywnym. Jeśli otrzymamy z sądu nakaz zapłaty, to musimy złożyć tak zwany sprzeciw od tego nakazu zapłaty, również do sądu. Jeśli otrzymamy z sądu pozew pochodzący od banku, czy od SKOK-u, czy od innej takiej instytucji, musimy złożyć odpowiedź na ten pozew. Innymi słowy, musimy wdać się w spór z tymi instytucjami. Musimy nasze argumenty, również te argumenty co do tych klauzul niedozwolonych, sądowi przedstawić. Jakie są typowe klauzule niedozwolone i na co szczególnie powinniśmy zwrócić naszą uwagę? No, ich jest sporo. One są wymienione i w ustawie, i są wymienione na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale mogą być też klauzule, które są niedozwolone w konkretnym przypadku. Jeśli chodzi o takie typowe klauzule, no to cóż, najczęściej to są bardzo ogólne zapisy umowne. Na przykład zapis, który mówi o tym, że w razie niedotrzymania warunków kredytu można kredyt wypowiedzieć. Więc powstaje pytanie, kiedy konkretnie? W rezultacie można uznać, to oczywiście będzie zależało od danego przypadku, że tego kredytu nie można było wypowiedzieć. Innymi słowy, to roszczenie o tę dużą kwotę, 150, 200 czy jeszcze więcej, jeszcze większą kwotę pieniędzy, może być tutaj zupełnie nieuzasadnione. Mimo przepisów chroniących konsumentów i listy klauzul niedozwolonych, instytucje finansowe są w tej dziedzinie bardzo kreatywne i wpisują do swych umów kolejne sformułowania niezgodne z prawem. No niestety jest to dość częste. No, jeśli jakaś klauzula zostanie w jakimś postępowaniu uznana za niedozwoloną, no to nieraz jest tak, że instytucje finansowe no, formułują tą klauzulę po prostu w inny sposób, że ona ma inną treść. Innymi słowy, jeśli na przykład w jednym postępowaniu jakiś zapis umowy no, dotyczący na przykład wypowiadania kredytu zostanie uznany za zbyt ogólny, no to się po prostu stosuje inne słowa, prawda? No i wychodzi na to samo i no, często jest tak, że no, klauzula, która już od dawna była znana, że jest niedozwolona, no znowu się pojawia. No trzeba to po prostu sądowi sygnalizować. Na którą korespondencję musimy odpowiadać, a na którą nie? Przede wszystkim
należy mieć świadomość tego, że jeśli otrzymujemy jakąś korespondencję z sądu, to bezwzględnie musimy ją odebrać. Dlatego, że jeśli po 2 tygodniach od pozostawienia nam awizo nie odbierzemy takiego listu, to będziemy traktowani tak, jakbyśmy go odebrali. Innymi słowy, zacznie biec termin do złożenia sprzeciwu, na przykład od nakazu zapłaty. I może skończyć się tak, że jeśli pozostaniemy bierni, że taki nakaz uprawomocni się i już nie będziemy mogli nic zrobić i żadnego argumentu zgłosić, również co do tych klauzul niedozwolonych. Dlatego pamiętajmy o tym, o ile rozmaite firmy windykacyjne możemy, można powiedzieć, pomijać, ponieważ nie są to firmy, które miałyby jakąkolwiek władzę, to jednak przesyłki z sądu musimy bezwzględnie odbierać, ponieważ w żaden sposób nam to nie pomoże, jeśli nie odbierzemy, a wręcz przeciwnie, zaszkodzi. A gdy już odbierzemy, to musimy wykonywać stosowne czynności procesowe. Przede wszystkim sprzeciw od nakazu zapłaty, odpowiedź na pozew i aktywne występowanie w postępowaniu sądowym. Tak więc czytajmy umowy, zadawajmy pytania, a jak przydarzy się podobna sytuacja, nie pozostawajmy bierni i odpowiadajmy na pisma, odbierajmy korespondencję i reagujmy, komunikując o nieprawidłowościach sądowi. W wielu drobnych przypadkach, nawet z dużymi firmami, wystarczy zakomunikować, że nie będziemy bierni i wiemy, jak walczyć o swoje prawa.